Dziesięciu władców skazanych na śmierć. Dymitr II ofiarny, król Gruzji z dynastii Bagratydów, rządzący Gruzją w latach 1270-1289 święty prawosławny dymitr II przez pewien czas z powodzeniem brał udział w intrygach rozgrywanych na dworze. W walkach o władzę w państwie mongolskim popierał Tokudara, a po jego zamordowaniu związał się ze wpływowym wezerem bugą. W 1288 roku władca Mongołów, Argun Khan odkrył wymierzony w siebie spisek, w którym brał udział Buga. Wezer został stracony razem z całą rodziną. Dymitr, który sam nie był związany ze spiskowcami, został wezwany na dwór władcy. Przewidywał, że również zostanie skazany na śmierć i stracony. Wiedział jednak również, że jeśli nie stawi się na dworze, narazi Gruzję na krwawe represje. Przed odjazdem publicznie oznajmił, że jest gotów ponieść śmierć dla dobra poddanych. Został. Ścięty 12 marca 1289 roku. Augustyn I, meksykański wojskowy dyktator polityk. Po wygranej wojnie z Hiszpanią w 1822 roku ogłosił się cesarzem. Jego panowanie było okresem despotyzmu i nieporadnych rządów. Dziesięć miesięcy później został zmuszony do abdykacji przez Antonio Lópeza de Santa Anna, a następnie wyjechał do Włoch. Powrócił do Meksyku w 1824 roku. Został wtedy aresztowany, uznany za zdrajcę i skazany przez kongres meksykański na karę śmierci. Wyrok został wykonany przez rozstrzelanie. Atalia, córka króla izraelskiego Achaba i fenickiej księżniczki Izabel, samozwańcza królowa Judy od 841 roku przed naszą erą, jedyna kobieta, która rządziła w Judzie. Doszła do władzy, doprowadzając do śmierci wszystkich dzieci królewskich z rodu Dawida, z wyjątkiem jej wnuka Joasza, ukrytego przez siostrę Józafata. Była czcicielką Bala, do którego kultu namówiła również męża i syna. Kiedy Joasz miał 7 lat, doszło do zamachu stanu zorganizowanego przez kapłanów Jahwe pod wodzą jojady, w wyniku której atelię obalono i zabito. Joanna Grey, królowa Anglii, zwana dziewięciodniową królową lub królową 9 dni, była królową od 10 do 19 lipca 1553 roku. 10 lipca Joanna Grey została proklamowana królową. Niedługo po śmierci poprzedniego króla, jego najstarsza siostra, katolicka księżniczka Maria, udała się do większości katolickiego Norfolk, gdzie 9 lipca została uznana królową. Następnie ruszyła na Londyn, zyskując coraz większe poparcie. 19 lipca księ że Suffolk zmuszony był zakomunikować swojej córce, że przestała już być królową. Joanna Grey była pierwszą kobietą, która rządziła samodzielnie Anglią. Nie doszła królowa wraz z mężem, została aresztowana i umieszczona w, w więzieniu. Joanna została ścięta w Tower Green w trakcie odosobnionej egzekucji zorganizowanej dla członków rodziny królewskiej. Arta Vazdes II, król Armenii w latach 55 przed naszą ero, 34 przed naszą erą z dynastii Artaksydów. W swojej polityce przeciwstawnie do swojego ojca, sprzyjał Rzymianom. Został nawet sojusznikiem republiki, co przyczyniło się do pogarszania stosunków z partią. Artawezdes II został zmuszony wystąpić przeciwko partom po stronie Rzymian, dostarczając im 20 tysięcy jazdy i piechoty. Marek Antoniusz po niepowodzeniach wracając z partii wprowadził Artawezdesa i jego rodzinę do Egiptu. Chcąc zrekompensować sobie straty i przyjąć skarbiec Armenii, poddał króla i jego żonę torturom. Nie uzyskawszy żadnych informacji, z rozkazu Kleopatry VII oboje zostali ścięci w Aleksandrii w 31 roku przed naszą erą. Karol I, Stewart. Król Anglii i Szkocji w latach 1625-1649 syn Jakuba I Stewarta, króla Anglii i Szkocji oraz Anny, córki króla Danii Fredryka II. Karol był jedynym brytyjskim władcą, który został obalony przez poddanych o losie króla zadecydował konflikt między armią i parlamentem. Ten ostatni nie chciał zniesienia monarchii, zadowalało go jedynie ograniczenie uprawnień monarszych i pozbawienie króla wpływu na sprawy religijne. Armia natomiast składająca się głównie z i bezkompromisowych independentów, chciała całkowitego zniesienia monarchii i przeprowadzenia reform społecznych. 6 grudnia 1648 roku wojsko otoczyło parlament i aresztowało większość posłów, które ustanowili prezbiterianie. Trzy razy wzywano króla, aby stawił się przed sądem, ale Karol za każdym razem odmawiał. W końcu, 27 stycznia 1649 roku, król został skazany na śmierć, a dwa dni później 59 członków komisji złożyło swoje podpisy pod wyrokiem skazującym na śmierć tyrana, zdrajcę i wroga ludu Karola Stuarta. Kat odciął głowę króla jednym ciosem. Antygon. Król Judei od 40 roku przed naszą erą oraz arcykapłan, ostatni władca z dynastii Hasmoneuszy, objął rządy w 40 roku przed naszą erą, korzystając z poparcia partyjskiego księcia Pakorusa I jako król Judei kazał okaleczyć Jana Hirkana II, aby ten nie mógł dalej sprawować urzędu arcykapłana. Bezskutecznie próbował zdobyć Masadę broniącą przez Józefa, brata Heroda Wielkiego. Gdy wiosną 1937 roku przed naszą erą Jerozolima została zdobyta przez Heroda, wspieranego przez Rzymian. Antygon został uwięziony i odesłany do Antiochii. Tam Antygon został ścięty na polecenie Marka Antoniusza. Konradin. Książę Szwabi i niekoronowany król Jerozolimy. Po śmierci ojca przyjął tytuł księcia Szwabi, króla Sycylii i króla Jerozolimy. W królestwie Sycylii regencję w imieniu Konrada sprawował jego stryj Manfred, który w 1258 roku, gdy pojawiły się pogłoski o śmierci Konradyna, kazał się koronować na króla. Po śmierci Manfreda w bitwie pod Beneventem w 1266 roku Konradyn przekroczył Alby i wkroczył do Włoch, aby upewnić się o swoje dziedzictwo i gdzie był radośnie witany przez stronnictwo gibelinów. W listopadzie 1267 roku został obłożony klątwą przez papieża Klemensa IV, który zwołał przeciwko niemu krucjatę. Kondraden przegrał bitwę ze wojskami Karola Andegaweńskiego. Po bitwie próbował wraz z przyjacielem, księciem Fredrykiem Badeńskim, uciec do Niemiec. Po drodze zatrzymali się u włoskiego pirata i łupieżcy, który skuszony wysoką nagrodą za wydanie młodych książot do Neapolu sprzedał ich Karolowi Andegaweńskiemu. Termin ścięcia obu... Konradyna i Fredryka ustalono na 29 października 1268 roku, na którą to okoliczność cały Neapol przyozdobiono w purpurowe tkaniny. Zginęli przez ścięcie urządzeniem o spadającym ostrzu, zapewne prototypem gilotyny. Pierwszy zabity został Frederyk, jak głosi legenda: Konradyn podniósł głowę przyjaciela i ucałował ją, po czym sam został ścięty. Amentas IV macedoński, król Macedonii z rodu Argeadów. Amentas został obwołany królem w roku 359. Po tym jak jego ojciec zginął w czasie bitwy, zaatakował Ilirów, których pokonał w bitwie pod Linksos. Zwycięstwo zaowocowało przyłączeniem do Królestwa Macedonii terenów Górnej Macedonii, co dwukrotnie zwiększyło obszar państwa. Następnego roku Filip interweniował w Tesalii, z którą się sprzymierzył w roku 357 lub rok wcześniej poślubiając Olimpias, z króla Piru Arbasa, co miało stanowić przypieczętowanie sojuszu między obu państwami. W tym samym roku Filip rozpoczął oblężenie Amfipolis. Bojąc się ewentualnej koalicji Anteńczyków ze Związkiem Helkidyckim, Macedończycy obwołali Filipa królem, detronizując jednocześnie Amyntasa, chcąc zapewnić państwu silne kierownictwo. Filipa jednak zamordowano. Aleksander Wielki, syn Filipa, zgromadził dowody świadczące o zamieszaniu Amyntasa w spisek i kazał stracić zdrajcę. Ludwik XVI, książę de Berry, ostatecznie król w Francji na Wary od 1774 do 1791 roku, potem król Francuzów. Lata panowania Ludwika XVI to czasy wielkich problemów gospodarczo-finansowych państwa. Swe rządy, dwudziestoletni król, rozpoczął więc od próby reform dotyczących głównie finansów, ograniczenia podatków, regulacji cen. Spotkały się one ze ostrymi zastrzeżeniami tych, którzy na proponowanych zmianach mieli stracić, więc król zmienił ministra. Skarbów przedkładających coraz to nowe koncepcje, lecz ostatecznie żadne nie zostały do końca wdrożone. Nie udało się ograniczyć wysokich abanęży arystokracji i dworu królewskiego, ani wydatków na utrzymanie wielkiej armii związanych z polityką zagraniczną. Rok po objęciu tronu król zapisał się do nadworskiej loży wolnomularskiej. Po klęskach wojsk francuskich w wojnie z Austrią, król Został 10 sierpnia 1792 roku zawieszony przez gromadzenie narodowe i zamknięty w więzieniu Temple. 11 stycznia 1793 roku w konwencie odbył się proces obywatela kapeta. O zdradę stanu obywatelem kapetem był nazywany dawny król Francji, Ludwik XVI i cała dynastia Brubonów często odwoływała się właśnie do związków rodzinnych z pierwszymi władcami Francji. Dlatego też, gdy w okresie rewolucji zniesiono tytuły arystokratyczne, zaczęto nazywać byłego króla Ludwika. Kapet. Określenie obywatel kapet miało zaś dla Republikanów wydźwięk symboliczny, ale także ironiczny. Obywatel kapet został skazany na śmierć. Wyrok został wykonany 21 stycznia przy użyciu gilotyny. Po jego śmierci rojaliści ogłosili królem Francji jego małoletniego syna Ludwika XVII. Po restauracji burbonów 21 stycznia 1815 roku szczątki Ludwika zostały ekshumowane z cmentarza św. Magdaleny i przeniesione do katedry.